mam nadzieję, że każdy się załapał na ten obiad. Jeżeli nie, to ciągle jest dostępny, ale myślę, że tutaj ta pierwsza część się już odbyła. Przywitaliśmy Państwa, idziemy dalej. Pierwszym wykładem, który Państwu w tym roku zaproponujemy, będzie przygotowanie najwyższej jakości kiszonek. O jakości kiszonek bardzo często mówimy, jest to główny nasz temat i ta jakość kiszonek musi być poparta ekonomicznym jakby aspektem. Także w drugiej części będziemy chcieli pokazać Państwu bardzo tanio tą jako produkować. Kolejnym punktem będzie moja prezentacja odnośnie wykorzystania wysokostawnych mieszanków żywieni dróg leśnych. Tę prezentację miałem poprowadzić razem z moim kolegą, który odpowiada za ten program na poziomie Europy Centralno-Wschodniej. Niestety sprawy rodzinne spowodowały, że nie mógł dzisiaj do nas dojechać, dlatego ja postaram się Państwu ten temat przybliżyć. Po przerwie kawowej, po tej części takiej bardzo technicznej, przejdziemy do zaprezentowania jednej z nowinek tegorocznej właściwie, która nam pokaże, jak można i co powinno się zrobić, jak można przygotować, jak można wyprodukować zakiszacze najwyższej jakości, czyli żeby popatrzeć od strony technologicznej i technicznej na biologię, na jakość tych produktów, które mamy Państwu do zaoferowania. I te części dwie, zarówno tą pierwszą, jak i drugą poprowadzi Pan Pierre Pichon, który się wpisał w nasz jakby kalendarz i w nasze imprezy i od tego wykładu zaczniemy. Potem będą tematy do dyskusji, chwilę czasu wolnego i na 19 planujemy kolację. Tak wygląda pokrótce nasz plan. Ja mam tylko pytanie techniczne do Państwa, bo jest około 9 albo 10 osób, które się jeszcze nie zakwaterowały. Także jeżeli to można zrobić, to proszę w przerwie, chyba że te osoby jeszcze nie dojechały. Bo patrząc na listy, to tak jeszcze chyba 6 osób brakuje. Ale prosiłbym, żeby się zalogować do przede wszystkim do wysłuchania tych wykładów. Ja w części technicznej i w części, bym powiedział, komercyjnej chciałbym Państwu króciuteńko przybliżyć firmę Adifit, którą już na pewno znacie. Pracujemy nad 4 gatunkami praktycznie zwierząt. Dzisiaj się będziemy skupiali na tym piktogramie bydła, który promuje linię bydlęce i nasza strona internetowa jest przebudowana, żeby częściej korzystać z informacji, które są dostępne dla Państwa, dla handlowców. Są dwie osoby z firmy Adifit dostępne, które są bezpośrednio z Państwa w kontakcie. Jest to Pani Monika Figiel, która jest odpowiedzialna za ten teren i z Państwem pracuje blisko. I jest... Proszę? I jest pan Michał Jędrzejak, który, proszę Państwa, jest nowym naszym wsparciem technicznym. Jego zadania są dzisiaj oparte o zadania serwisowe i dlatego szczególną uwagę będziemy zwracali na jakość. Jakość pasz objętościowych i pan Michał Jędrzejak właśnie od 1 stycznia będzie odpowiedzialny za te zadania. Także zachęcamy do korzystania z tego nowego serwisu żywieniowego, który oferuje Adifit i do współpracy z nami. Dzisiaj Pierre zaprezentował dwa tak naprawdę najważniejsze elementy dotyczące zakiszania materiału. To jest pojemność buforowa i zawartość cukru w danym materiale. Okay, so we have the buffer capacity of the plant to resist to acidification and the level of sugar because lactic acid bacteria need sugar for their growing and to produce lactic acid. Czyli idąc głębiej, żeby poznać proces, musimy mieć cukier, żeby bakterie kwasu mlekowego z niego skorzystały, wyprodukowały kwas mlekowy i musimy popatrzeć na zdolność danego materiału do zakiszenia. And according to the characteristic of all of these foragers, we don't need the same product. I oczywiście patrząc na to, jak dany surowiec się zakisza, czy łatwo się zakisza, czy trudno się zakisza, nie możemy mieć jednego produktu do zakiszania różnych materiałów. Każdy materiał zakiszany potrzebuje różnego zakiszacza. What are the golden rules to make a good silage? Jakie są złote zasady do zrobienia dobrych kiszonek? Okay, there is 4 important steps. Harvest, unsealing, fermentation, and feed out, and the
the impact of inoculant is at the most during the fermentation period. Czyli takie cztery kroki najważniejsze, które Państwo dobrze znacie, które przypominamy ciągle, to jest zbiór, zakiszenie, czyli zwiezienie do silosu, fermentacja właściwa, tam możemy właśnie użyć i tam najbardziej liczymy na działanie zakiszaczy i wybieranie, czyli otwarcie silosu, wybieranie piszonki. Concerning harvesting period, if we look at the graminaceae silage, optimal stage is the start of ear formation because it is the best compromise between the protein value, the energetic value and the quantity of dry matter we are going to harvest. Czyli pierwszym zasadą, którą się kierujemy, także dla przypomnienia dla ciszonych strat, to przede wszystkim optymalny jej dojrzałość, czyli ta dojrzałość, która będzie nam pokazywała, kiedy jest najlepszy czas, żeby ściąć taką ciszonkę. For silage, the optimal dry matter is between 28 to 35%. Dla kiszonek robionych w silosach taka sucha masa powinna być między 28 a 35%. And for world silage, it is between 50 to 60%. Dla kiszonek, które